W tym filmie pokażę Ci jak podświetlić kursor myszy, aby był on jeszcze lepiej widoczny dla Twoich widzów. Tym programem także możesz pokazać lewe i prawe kliknięcia myszy, tak aby one były jeszcze bardziej wyraźne na ekranie. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli prowadzisz szkolenie online, webinar lub po prostu nagrywasz film poradnikowy i chciałbyś pokazać ekran swojego komputera. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest ściągnięcie programu AutoHotKey. Wchodzimy sobie na stronę autohotkey.com i klikamy Download. Po zainstalowaniu aplikacji AutoHotkey musimy wejść na drugą stronę i linka będziecie mieli pod filmem w opisie do tej strony. I musimy znaleźć zakładkę, gdzie będzie kursor highlighter wersja 2.2. Wchodzimy sobie na e, dysk Google, pobieramy ten plik. Po uruchomieniu skryptu Cursor Highlighter mamy już podświetlony kursor i teraz wystarczy, że klikniemy sobie tutaj, klikniemy prawym przyciskiem na nową ikonkę, która nam się pojawiła i wejdziemy w Settings. Tutaj mamy możliwość wyboru trzech rodzajów podświetlenia tego naszego wskaźnika. Możemy wybrać kolor podświetlenia, możemy uruchomić obrazek, który będzie zamiast naszego kursora myszki i funkcję focus, czyli funkcję, która wyciemnia nam ekran i pozostawia tylko jasny punkt wokół myszki. Wróćmy sobie do koloru, i tutaj mamy. Opcje, które także mogą być przydatne, czyli co ma się stać, jeżeli uruchomimy nasz skrypt, co ma się stać, kiedy klikniemy lewym lub prawym przyciskiem na ikonkę na pasku zadań. Następnie przechodzimy do Highlight Settings. Tutaj możemy ustawić sobie oczywiście szerokość naszego kółka, wysokość, a także przeźroczystość. I także możemy zmienić kolor, jeżeli nam pasuje inny kolorek to oczywiście możemy go dostosować do naszych potrzeb. I mamy możliwość oczywiście zmiany rodzaju podświetlenia, jeżeli klikniemy lewym lub prawym przyciskiem myszy. I tutaj mamy trzy funkcje, czyli nie rób nic, jeżeli klikniesz lewym przyciskiem myszy, ukryj standardowe podświetlenie, jeżeli klikniesz lewym przyciskiem myszy albo pokaż indywidualny kolor, jeżeli klikniesz lewym przyciskiem myszy, jeżeli zaznaczymy tą trzecią opcję, to tutaj możemy sobie wybrać ten indywidualny kolor, który nam się będzie pokazywał, jeżeli potwierdzimy przyciskiem DAN. Następnie takie same opcje mamy dla przycisku prawego, jeżeli wybraliście opcję... W ogólnych ustawieniach Picture File zamiast wskaźnika myszy, to w Picture Settings możecie wybrać te parametry dla tego obrazka, czyli zmienić ten obrazek, zmienić jego wielkość i także co się będzie działo, jeżeli będziecie klikali lewym lub prawym przyciskiem myszy. Następna opcja to jest Focus Settings i jeżeli sobie uruchomimy opcję Focus z zakładki General. To tutaj w focus settings możemy sobie zmieniać wielkość tego naszego podświetlenia, a także przeźroczystość oraz wybrać kolor tego wyciemnienia, które jest tutaj po bokach, możemy zrobić sobie na przykład niebieskie i ostatnia zakładka, czyli zakładka hotkeys, tutaj możemy sobie włączyć i wyłączyć różne skróty klawiaturowe, które będą nam ułatwiały przełączanie się między trybami kursora. Bardzo polecam tą zakładkę. Warto zrobić sobie skróty klawiaturowe, dzięki którym będziemy mogli szybko włączyć lub wyłączyć daną funkcję kursora. Mam nadzieję, że ten tutorial wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a wkrótce pojawi się filmik na temat tego, w jaki sposób wyświetlić skróty klawiaturowe na ekranie. Zapraszam.